cześć, witajcie, z tej strony Ebrana, to kolejny odcinek z Fortnite'a. No i słuchajcie, witam was serdecznie w sezonie szóstym, gdzie mamy kolejny sezon z tego OG sezonów. I będzie to, słuchajcie, sezon szósty, gdzie dzisiaj zagramy sobie solo w trybie z budowaniem, gdzie, słuchajcie, zagramy sobie dwie gierki. Były to naprawdę bardzo ciekawe gierki. Mam nadzieję, że wam się spodobają, bo naprawdę uśmiałem się przy nich jak nie wiadomo kiedy. No i słuchajcie, oczywiście przed samą gierką zróbmy sobie przegląd sklepu. A słuchajcie, dzisiaj ogłaszam turniej streamerów, a zobaczcie, co jest w sklepie. Jest plaga, którą wygraliśmy pierwszy turniej streamerów, a dzisiaj ogłaszam drugi turniej streamerów. Niesamowite, więc słuchajcie, jeżeli to jest przypadek, to ja nie wiem, co jest nieprzypadkiem, ale no powiem wam szczerze, to musi być przeznaczenie. Także słuchajcie, dzisiaj mamy w sklepie tak, bombowy mrok, bardzo fajny skinek, jak najbardziej serdecznie polecam. Plaga, skin turniejowy. Jeżeli ktoś oglądał turniej streamerów pierwszy, to wie, że właśnie tym skinkiem poszliśmy po zwycięstwo. Mamy też męską wersję tego skina, mamy szeryfa, proszę bardzo, nie ma problemu, jest w sumie rewolwer. Jest dziesiątka, bardzo fajny skinek i ma kilka styli, tutaj taki różowy, tutaj taki lotny, więc jak najbardziej szczerze polecam. Mamy różdżkę, jeżeli ktoś chce się napocić, to jak najbardziej ma okazję z tą różdżką, a dzisiaj kilku napoceńców znaleźliśmy. Mamy też Master of Puppets, jak najbardziej mamy strzałę Amora. O kurde, ej, tej jebotki nawet nie wiedziałem, że jest. No i jeszcze z tą swawolne podrygi. Drodzy widzowie, dzisiaj zapraszam was na gierki dwie w sezonie szóstym, gdzie mam bardzo fajne ogłoszenie, ale to oczywiście w gierku. Miłego oglądania i dziękuję bardzo za to, że jesteście. Kocham was wszystkich. Miłego. Sezon szósty. Witam serdecznie, drodzy widzowie, w sezonie szóstym. W sezonie, w którym w sumie nie za dużo się zmieniło, patrząc na perspektywę kolejnych sezonów. No w zasadzie nie mamy Loot Lake'u, mamy, słuchajcie, Kevina, który nie musiał podążać przez całą drogę do Loot Lake'u, ponieważ po prostu się pojawił. Ja szczerze mówiąc, nie byłem na tej miejscówce jakoś mega często. Nie pamiętam, czy to są skrzynki, ale obstawiam, że jakaś jedna jest na dachu. Kilka osób tutaj poleciało, więc sobie polecimy na dach. No słuchajcie, słuchajcie, mamy dzisiaj dużo ogłoszeń. Skrzynki nie ma, ale jak już słyszę tutaj gdzieś obok, więc fantastycznie. Zobaczymy, co mamy. Mamy pompę, to dobrze. I mamy Kevika, co jest? Fantastycznie. Ktoś gdzieś skakuje na górę, mam nadzieję, że mnie nie ubije. Jest git, dobra, czy ja... O nie, dostałem tego! Nie, 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 nie. Cześć, ja zatonowałem chłopa, który mnie ubił. Nie gadaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, kolego, zatonowałeś mnie i siebie. Dobra, next. No, drodzy widzowie, zacznijmy może jeszcze raz, co? Generalnie powiem wam szczerze, że ja na tą miejscówkę, teraz chyba jest troszeczkę spokojnie, na tą miejscówkę jakoś mega dużo nie latałem, jeżeli chodzi o... Słyszę kogoś, że leci, jednak nieważne, ktoś przelatuje, ale chyba obok tej miejscówki. Więc jak nie słyszę, że mi tutaj wylądował? Chyba, że tutaj na wysepkę? Chyba, że nie. Chyba, że poleciał dalej. Możliwe, że jestem ślepy. Czy on wylądował gdzieś tutaj? Powinien chyba, no nie? Tak mi się wydaje. Halo, halo, jest, widzę, dobra, dzień dobry. To, ale mam słuch normalnie, drodzy widzowie. Czy ja mogę? Ty, to jest typ? Nie, to jest typ. Jezu, ale muszę pestkować. Aaaa! Dobra, Jezu, kolego, kolego, byłeś nie do trafienia. Powiem wam szczerze, jak już mówiłem, jeżeli chodzi o ten sezon szósty, to ta zmiana chyba, szczerze mówiąc, najmniej nam daje. Bo potem będzie sezon, gdzie będzie cały biom zimowy. No to kurczę, ile zmian. No i będą samoloty przede wszystkim, prawda? O mój Boże, czak, czak. Ej, dobra, tu jest jakaś aura większego Keva. Ja wiem, że teraz chyba jest i tak Kev chyba zboostowany, prawda? Ale to, że mamy czak, czaka na starcie, no to słuchajcie, jest mega, mega dobra opcja. No obecnie mamy tak naprawdę jedną nową miejscówkę, czyli zalew zdobyczy, więc nie za bardzo nam tutaj, nie za bardzo nam tutaj mamy dużo zmian, ale mamy też, słuchajcie, deski, mamy też, te quad crashery, no kilka rzeczy mamy. A też słuchajcie, dzisiaj taki odcinek bez cięć, bo chciałbym sobie wam dzisiaj o czymś powiedzieć. A mianowicie o tym, że będziemy grać wielką bitwę streamerów. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak ktoś pamięta, to może napisać jabłko w komentarzu. Ale kiedyś graliśmy wielką bitwę streamerów, którą wygraliśmy, więc naprawdę to były mega czasy. No i też na pierwszej mapie. I z tego co wiem, też właśnie jakoś w okolicach tego sezonu. Dobra, polecimy sobie na Tilted, bo druga jedna osoba była w ogóle już pół lobby, zostało usunięte z mapy. No nie, już połowa osób nie żyje. Powiem wam, że tak szybko się ludzie wybijają, że to jest jakaś masakra. Widzę typa, dzień dobry. Cześć kolego, no siema, witam. Dostałeś jedną pompę. Dobra koleś, czy ja mogę, nie mogę się tak stremblować. Dobra, myślałem, że mogę, wiecie, wskoczyć, bo teraz można się przetegowywać. Dobra, on się chyba gdzieś leczy, więc sobie tak troszeczkę tutaj poobśmierdujemy. Słyszę, że tam się leczy chyba. O mój Boże, dobiłem go, nie, ja jestem jakimś bogiem. Dobra, koleś mi tutaj wybiegł, ojojoj. Powiem tak, mega dawno nie budowałem, tak żeby faktycznie się z kimś build fightować, więc troszeczkę jestem wycofany z tego, Ty może te czepiaki? Jak chłop mnie w poprzedniej grze tak ubił, to może tymi czepiakami byśmy coś zrobili? Chciałem użyć jak najwięcej, nie, chyba uciekł.
Chłop uciekł. O, grappler. Grappler się przyda. Dobra, chłop jest chyba gdzieś nade mną. Czekajcie, ja sobie się zgrapluję. Widzę go. Dobra, kolego. Czy on? On ucieka. Siema. Dzień dobry, dostałeś za 100. O nie, kurczę, zoomowałem sobie przypadkiem. Kolego. No błagam, ja wiem, co ty zrobisz. Dobra, czekaj, pyk. Siema, dzień dobry. Ty, jak go porobiłem, ty, no coś jeszcze tutaj zostało. Wiedziałem, że czekasz sobie skończenie, to właśnie, więc dlatego po rozwaleniu ścianki od razu poszedłem, wiecie, w prawo, żeby uniknąć ciosu. Kurde, no chyba weźmiemy sobie beczkę, bo beczka zwykle jest taka, że raczej w walce się jej nie użyje, no nie? Więc jest chyba w ogóle 35 osób już zostało. Ja to nie jest we mnie rakieta, ja pierdzielę. Ej, ludzie strasznie szybko się wybijają, dobra, słyszę jakiś build fight, więc fajnie, weźmiemy sobie graplerka, weźmiemy sobie małe, troszeczkę sobie, ty, ja ile mam matsów, to jest 5, 5, 4, to jest, ja nie wiem, skąd mam tyle matsów. O kurde, witam. Dzień dobry, okej, dobrze mi poszło. Dobra, czekajcie, zgraplujemy się do nich, na samą górę. Siema, no o nie, siema, dzień dobry. O, jest to peszek. W momencie, kiedy kolego ubijasz typa i nagle wskakuje ci Evron graplerem. No i niestety koniec walki. Ten chłop zginął gdzieś tutaj. To sobie wejdziemy hyclem. Jeśli się ten waterfall, to się hycel nazywało. Ty, ile kewa, duża, mała, niesamowita. No, weźmiemy sobie czaga, no nie? Ty, no mamy całkiem fajny sprzęt i chyba wygraliśmy Tilted, tak mi się wydaje. Przynajmniej już chyba nikogo tutaj nie widzę, no nie? Więc fajnie, fajnie. No słuchajcie, muszę wam powiedzieć o tym turnieju, ponieważ będzie turniej streamerów. Wielka bitwa, którą kiedyś wygraliśmy. Nie, to nie był ten sezon. Ja pamiętam, że w wielkiej bitwie streamerów latałem samolotem, więc to będzie w kolejnym sezonie. Ale, no, będzie wielka bitwa streamerów w... O, 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 kolego. Co on tak jakiś wyłączony? No to chyba aktor. Ty, to aktor. No, on buduje ścianę. I patrz, znowu mi się zbugowało. Widzieliście? Ty, no, znaczy widzieliście. No, nie mogłem zmienić broni. Czasami po graplerze nie możesz zmienić slota na broń. Strasznie dziwne. No ale dobra, no nieważne. No nieważne, nieważne. Więc słuchajcie, w sobotę, czyli jutro, albo dzisiaj, w zależności kiedy oglądacie ten odcinek, między 18 a 19, nie jest to jeszcze potwierdzone, będzie wielka bitwa streamerów 2. Gdzie będziemy się bić w trio. Nie będzie to wielka bitwa streamerów solo, będzie to wielka bitwa streamerów duo, gdzie będę grał z moim serdecznym przyjacielem Jacobem. No Jacoba na pewno bardzo dużo osób zna z YouTube'a. Nie można tego rozwalić, zapomniałem. XD. Ale na pewno bardzo dużo osób go zna z YouTube'a. No i właśnie będziemy sobie grać trio. Ja, Jacob i Beznikos. Beznikos to znajomy Jacoba, no też ja mniej więcej... O, słyszę grappler. Też mniej więcej z Beznikosem kilka tam chyba gierek zagraliśmy, więc fajnie. No i będziemy, słuchajcie, bić się na innych streamerów z Polski oraz z Europy, bo to takich europejskich streamerów. O mój Boże, czy to jest piłkara? Damn! Ej, piłkary, to ja pamiętam. Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie tutaj. Może troszeczkę taki naturalny high ground sobie zrobimy. Nieważne, bo sobie spadłem. O! Kurde, ej, mamy podobny playstyle z tym chłopem. Dobra, zbiłem mu kewa, witam serdecznie. Powiem wam, że z racji, że turniej streamerów jest bez budowania, to ja sobie tak trochę olałem budowanie w tym sezonie, ale przydałoby się troszeczkę może wrócić do tego, żeby takiego chłopa na przykład móc podjechać. Czy on będzie mi podmieniał? Nie, on sobie gdzieś poszedł. Dobra, czekajcie, ja mam, no nie mam śmierciuchów. Kurde, myślałem, że mam śmierciuchy. A! Dobra, zbity Kevik, siemano. Czy ja ci mogę przejść, nie, on będzie przechodził do tyłu, no nie? O Jezu. Szczerze, ja nie wiem, czy ja bym się nie napił tego Chuck-Jaga, bo on cały czas pije jakieś małe poty. Tylko może nie tutaj, czekajcie, ja sobie może... Może sobie troszeczkę odlecimy. Tak, żeby go widzieć i w razie czego móc dojechać z pompy. Więc słuchajcie, w sobotę serdecznie zapraszam na live'a, bo będzie live z wielkiej bitwy streamerów, gdzie do wygrania jest chyba 100 tysięcy złotych czy coś takiego. I mamy jeden, powiem wam, że z mocniejszych teamków. No tak jak mówię, jest bez budowania turniej, więc ja teraz gram z budowaniem, tak dla nostalgii, ale wiadomo, turniej będzie bez. I serdecznie was na to wydarzenie zapraszam, ponieważ powinno być ciekawie i zaraz powiem też, kogo można się spodziewać na turnieju. Tylko jak myślę, kurde, czy go dojechać, czy nie... No przydałoby się, nie? Taka walka o Tilted, to by się troszeczkę przydało. Ja sobie wezmę te śmierdziuchy. Witam serdecznie. O, widzę, że się gdzieś buduje. Kurde, ja też nie chcę tego grapplera nie wiadomo jak zużywać, bo wiecie, że przydałby nam się generalnie taki grapplerek. Czy ty dalej tu jesteś, kolego? On tu dalej jest, bo on przebudowuje ściany. Are you dump? Ty. Ja mu rzucam tam chyba śmierdziucha. Ty, chłop się ze mną kontestuje. Co on chce w ogóle? Jakiś dziwny. Dobra, dostał. No to co, chyba śmierdziuch, nie? Bo drzwi nie zostały otwarte, czyli on tam jest w rogu. I teraz... O mój Boże. Jakbym go trafił. Dobra, ślizg. Siema, dzień dobry. Dobra, tu jest. Witam. Dzień dobry. Ojejku, piłkareczka, proszę bardzo. A też miałem powiedzieć, że jaka immersja, jaka nostalgia. Zawsze piłkary były spocone. I teraz ja dojeżdżam piłkarę. Dobra, piłkara, słuchaj. No jestem na twoim poziomie tutaj. No, kolego, słuchaj, 69 w ogóle, 69, piłkarz. Dobra, widzę, że spada.
Oj, czy ja dolecę? Dolecę, dobra, fantastycznie. Dostał za 15. Dobra, kolego, musimy to jakoś rozwiązać. Czy ty będziesz mnie... Okej, on będzie mnie edytował. Kurczę, no kiedyś bym mu podmienił ścianę, ale teraz to już nie ten ping, nie te. Czekajcie, a może... Czekaj, zrobimy tak. No i witam. Jezu, chłop grał cały czas tym samym patternem, więc wystarczyło, że po prostu wyjąłem kill off, nagle wyjąłem shotguna, koleś jest w szoku. Grappler 17 użyć. Uuu, to mi się podoba. Niestety, ale nie mam leczenia, ale wiem, że tutaj, no właśnie, tu były te moje potki, no nie? Duża potka, mała potka, fantastycznie, więc sobie weźmy małą potę, dużą potę. Ty, no i siedzi. Patrzcie w ogóle, co się dzieje. Ty, wygrałem Tilted Towers. Gierka trwa dosłownie chwilę, a jest 17 osób na mapie, rozumiecie? Ty, ja nie wiem, to jest jakieś dziwne. To jest jedyne właśnie, no nie, nostalgiczne, że powiem wam, że wygrywam Tilted Towers. No, co prawda leciałem na jedną miejscówkę, a tam jedna osoba była i w sumie od razu zrotowałem na Tilted. No i co? Zostaje nam 15 osób w lobby. Jesteśmy w top 15, więc generalnie jest to niezbyt korzystne. Oto są te fortece, ale te fortece raczej nie jest jakaś mega potrzebna. Zobaczcie, że prawie cała strefa, w sensie cała mapa jest jeszcze dostępna. I na tym wielkim obszarze mamy tylko 15 osób. No to jest generalnie, powiem wam, troszeczkę lipne. No i słuchajcie, będziemy grać te nury i streamerów. I będą tam w zasadzie wszyscy, których możecie kojarzyć ze starych czasów. Właśnie zaproszenie dostali ludzie, którzy kiedyś grali bardzo dużo w Fortnite. A wiecie, będzie Izak, będzie Lech. Czy będzie Lech? Ej, tego akurat nie wiem. A tak z odruchowo powiedziałem. A na pewno będą ludzie tacy, którzy kiedyś grali, wiecie, dużo. Będzie Smarty, będzie Jacob, będę ja, będzie, wiecie... No, większość ludzi, którzy gdzieś tam grali. Będzie Zony, z tego co wiem, będą ludzie... z Bungie, będzie Bandura grał. Wiem, że teraz, wiecie, Bungie jest na topie, więc też na pewno większość z was kojarzy. Więc będzie Bandura, będzie Ginolt, no strasznie dużo, powiem wam, osób i naprawdę mega się jaram na taki turniej, no bo kurczę, dawno nie graliśmy takich turniejów, no nie? Dobra, wiem, że chyba tutaj gdzieś będziemy mieli ognisko. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie tutaj było chyba w tych ruinach, więc sobie możemy pójść. Czy tutaj w ogóle... Powiem wam szczerze, że mega pustki na tej mapie. Kiedyś to było właśnie, ale teraz to pamiętam. Kiedyś się leciało na Tilted, żeby w ogóle jakieś fragi w early zdobyć, prawda? To dobrze, że ta miejscówka była blisko Tilted. Oj, Quad Crusher jest! Ej, a dalej można Quad Crusherem robić manewr, że latać? Czekajcie, zrobimy sobie rampę. Tylko jeszcze się wyleczymy ogniskiem. Mamy w sumie medal, to chyba ogniskiem będzie szybciej, więc Giciu. Gicio, weźmiemy sobie ognisko. Ty full maców, w ogóle wszystko siedzi fantastycznie. Złoty automat jest w ogóle, a tam jest krzak. I krzak, czy co to są trzy krzaki? Nie mam pojęcia, czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy, co tam jest trzecie. To był trzeci krzak, no nie? Czekajcie, aż sprawdzę. Halo, halo, witam. A, nie tym. Ta, trzy krzaki. Dobra, biorę jedno HP. Witam serdecznie. Dobra, i zobaczymy, czy Quad Crusher faktycznie działa tak jak kiedyś. Dopalacz na spacji, dobra. To się robiło tak, że się spamowało. E, co jest? Nie mogę się obrócić. O, nie! Ej, chyba nie można latać, tak mi się wydaje. Ty, nie mogłem zmieniać kierunku, jak już boostowałem się. Zaraz to sprawdzimy. A! Typek, ja pierdzielę. Halo? Kolego? Witam? Co ty? Siema, Midas. Dzień dobry. I have full metal. O, ja też. Witam serdecznie. Czy ty miałeś full metalu, kolego? No, był w ogóle aktor. Okej, okay, nie ma problemu. Chłop nie miał w ogóle metalu. Więc troszeczkę delikatnie, można by powiedzieć, oszukał. Więc tak, no słuchajcie, turniej będzie i mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawy. Czekajcie, sprawdzimy jeszcze raz skład Crusherem, bo mam wrażenie, że tutaj coś ewidentnie nam nie wyszło wcześniej. Czekajcie, zrobimy sobie rampę. Dobra. Coś tutaj walnęło, a to chyba Kevin po prostu burczy. Burczy mu w brzuchu. Dobra, weźmiemy sobie tak. Boost? Nie mogę, a jak puszczę boosta? Jak puszczę boosta, to dopiero mogę zmienić kierunek. A to chyba... Chyba nie można tak. Ała, uderzyłem się. Chyba nie można tak, powiem wam, że się boostować. Albo wydaje mi się, albo jest bardzo snerfione. Szkoda, bo kiedyś Quad Crusherem można było dosłownie na całą mapę przelecieć. Dobra, zdejmiemy sobie Quad Crusher, dlatego żeby na cichy zrobić podjazd, bo tu widzę, że jest forteca, ale czy będzie coś w środku fortecy? Możemy się grapplnąć. Siemano! Nie ma. O, to kolega był bardzo zły pomysł, żeby tutaj postawić fortecę taką, ale na pewno bardzo dobrym pomysłem będzie zejście i sobie wzięcie grzybków, bo troszeczkę nam Kewa zbił ten Quad Crusher. Więc sobie możemy tutaj wziąć jednego grzybę, drugiego i ostatniego i fantastycznie. Czy tutaj ktoś w ogóle jest? Chyba nie ma, nie ma. Dobra, no to przejdziemy sobie dalej na spokojnie, widzowie, totalna chillera jest. Powiem wam, że jak bieganie teraz, wiecie, po strefie to jest nie takie korzystne, patrząc na to, ile osób żyje, no nie? Więc tak, no tak jak mówię, widzowie, turniejek będzie, mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że wpadniecie pokibicować, bo powiem wam szczerze, że jaram się tym, że teraz, wiecie, no, turnieje na starej mapie to jest najlepsza rzecz ever. No ja wiecie, mam bardzo dobre wspomnienia, bo wygrywaliśmy te turnieje, jak była bitwa streamerów, no nie? A teraz Jacob gra cały czas w Fortnite'a i jest, wiecie,
halo, halo, witam serdecznie, jakaś walka. Fantastycznie, dobra, nie wiem czy ja się tu mogę zsunąć, więc po prostu sobie zgraplujemy się. Ej, tu możemy zrobić jakiś cichy podjazd. Uuu, robimy to na cicho. Ty chłop jest na górze i on to kontroluje. Ja nie wiem czy ja nie słyszałem granatnika. A nie chciałbym ja dostać z granatnika, bo to jest generalnie... Ojojoj. Ojojoj, kolego. Czekaj, masz się ten drugi wyłoni, żeby wiecie, wejść na trzeciego. A może rzucę mu smrodem? Ty, rzucę mu smrodem, on pomyśli, że to jest przeciwnik i wejdę mu na górę. Patrz, bum. Witam. Serdecznie, dzień dobry. O, był granatnik, ej, bez kitu. Miałem rację, tylko że ten granatnik, dobra, wjeżdżam, bo oni się tam biją. Siemano, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, kolego. Hejeczka, jeden leży, fantastycznie, drugi jest. Siema. Okej, trochę zbity kewik. Ja mogę mu smroda rzucić, no nie? Gdzieś, gdzie będzie zabudowany, ale nie mam pojęcia gdzie. Tutaj jest? Ej, nie wiem. What? Ty, albo jestem jakiś głupi. Chłop zniknął, jest, siema. Dzień dobry. O, kolego, wymiana pompeczek na luzie totalnym. Ty, teraz mu mogę rzucić smroda, tylko czekajcie, przejdziemy sobie bokiem. Tutaj, teraz przejdę na drugą stronę, bo on powinien wyjść. Nie wyszedł, aha, XD, nie wnikam. A, amo! O mój Boże, to było bliskie. Ej, dobra, mam wrażenie, że SM kiedyś bardziej rozwalał ściany, ale może to po prostu są jakieś błędne wspomnienia. Dobra, mamy spaza, to jest fantastycznie, tylko jest teraz wielka lipa. Jedna wielka lipa, a to dlatego, że nie mamy leczenia. Mamy tutaj małe poty, don't mind me if I do, szybko sobie je wypijemy. No i będziemy musieli znaleźć i kewa dużego, no i meda. Mam nadzieję, że tutaj coś takiego będzie. Nie wiem, czy ci ludzie padli. Tutaj jest jakiś stary. Uuu, witam, witam. Ej, granatnik w sumie bym chyba wziął. Za co, za SMG? Możemy wziąć chyba, nie? Czemu nie wiecie? Trzeba się troszeczkę tutaj. Krzaka też wezmę. Don't mind me. Ja sobie tylko założę krzaka. Zawsze widzowie, wiecie, krzak to jest zawsze odbicie jednego obrażenia, no nie? Więc spoko. Dobra, no 5 osób w tak ogromnej strefie, a ja muszę znaleźć leczenie. To jest najgorsze, bo nie chciałbym nikogo podjeżdżać. Z tego względu, że przydałoby mi się troszeczkę leczonka. A tu chyba już leczenia żadnego nie było. No wiem tak. Jest to mega korzystne. Ale no jakoś musimy. O, jest automat, proszę. To jest niebieski automat i duże potki. Tak, jest niebieski automat, proszę, proszę. Nie ma za dużo, nie ma za dużo leczenia. No najlepiej to by było w ogóle znaleźć Chuck-Jugga, no nie? Ale Chuck-Jugg to myślę, że jak znajdziemy w tej grze, to można mnie nazywać spokojnie papieżem. No bo już jest strasznie, w sensie nie, że mała strefa, ale to już pewnie wszystko jest polutowane. Przejdziemy sobie może lewą czy prawą. Może szemrane nie były lutowane, aczkolwiek w co ja wierzę, że szemrane nie były lutowane. Wejdziemy sobie na górę. Wejdziemy sobie na górę. Fajnie było wygrać tą gierkę, tak powiem wam szczerze. No tutaj rekordów fragów nie będziemy robić, no bo zostało 5 osób, więc maksymalnie 14 fragów. O! Ktoś użył rifta z szemranych. A to chyba dwie osoby, bo słyszałem dwa razy. Krzak leci. Siema. Ten krzak mnie chyba widział. Oj, on chyba patrzył się w moją stronę, a ja nie mam HP, kurde. I teraz pytanie, czy on mnie podjedzie? Tam jest drop. Dobra, koleś, idź po dropa. Jak chcę na szemranych znaleźć trochę leczenia. A może nie? Może mnie nie widział? Może ja już mam po prostu... O mamy? Możliwe, że mam o mamy. Dobra. No trochę się trzeba zgraplować, nie będziemy odwalać. Ej, dobra, nie ma go tam. Jest git, jest git. Dobra, ej, przynajmniej tu są grzyby. No nie, przynajmniej są giby. To sobie możemy wziąć kilka grzybów, żeby naładować sobie kewa. To będzie już dużo łatwiej niż było, prawda? Dobra. Gucci. Troszeczkę kamienia. No przydałby się nam leczenie tego HP, no nie jakiś medzik czy coś. O mój Boże, Chuck-Jugg. Dobra, witam serdecznie. Oto nowy papież Kamil Evron. Kamil Evron, nowy papież. Coś niesamowitego. O mój Boże, ty normalnie, że Chuck-Jugg. A przecież chłop riftował chyba z tych szemranych, a ja daj słyszę skrzynkę. Dobra, dajcie mi jeszcze dużą potę i można do mnie mówić arcypapież. Proszę, bo gierka ewidentnie mnie słucha. Tutaj w ogóle skrzynki nie zlutowane, ja myślałem, że on riftował z szemranych, no nie? A tu proszę bardzo, nie. O mój Boże! Poprosił o dużą potę, dostał Chuck-Jugga. Co się dzieje? To jest perfekcyjny scenariusz przecież. Dobra, nie no, to teraz to już jestem arcybiskupem normalnie, arcypapieżem. Witam serdecznie. Dobra, no teraz to można, widzowie, lecieć. Teraz to można lecieć. Dobra, szkoda, że tego typa już tam nie ma na górce. Albo przynajmniej go nie widzę, on był krzakiem. No troszeczkę, można by powiedzieć, unlucky. Nie mam pojęcia, tutaj były jakieś budowle, widzę, to tam pójdziemy w tamtą stronę. Kurde, no nie chcę raszować, niby jest drop, ale jest na samym środku, dostanę jakiś laser z 5 stron. Więc nie, o, tam widzę jakieś budowle na górze, to tam sobie na tą górkę pójdziemy. Kurczę, no pograplowałbym, ale wiecie, 9 charge grapplera, 9 użyć, to nie jest jakoś mega dużo. To już musimy, wiecie, musimy, jak za starych czasów,
po prostu sobie przejść. No nie jest to nieskończony grappler z szarka, prawda? No jakby to kiedyś było, więc szkoda. A nie, to nie jest budowla, to jest jakieś pobojowisko. Ty, jakie leczenie tutaj w ogóle. Tu jakieś 10, no zawsze lepiej. Zawsze lepiej niż 9. Ty, patrzcie, duża pota. Wszystko git, ale chyba Chuck-Jack, no nie? Nie no, chyba Chuck-Jack lepszy. A Chuck-Jacka w ogóle chyba nie można wyrzucić, no nie? W sensie rzucić dalej? Nie, prawie nie działa. Unlucky sytuacja. No dobra, no to Tilted. Byłem na Tilted, jak było top 15. Paradoksalnie było to dawno temu. No i wracamy na Tilted, jak jest top 5. Problem jest taki, że niestety, ale ci ludzie... O, drop się otworzył. Ej, pójdę chyba do tego typa. Tylko jeszcze spojrzę, czy tutaj nikogo nie ma. Nope, dobra, pójdziemy sobie po tego typa. To jest jakiś w ogóle korzeń. Zastanawiam się, że to nie jest ten typ w tym. No dobra, już musimy, no już teraz musimy, at this point już musimy przygraplerować troszeczkę, żeby się tutaj dostać w miarę szybko. Dobra, typie, ty wziąłeś dropa sobie. O, jest! Dobra, on na kucaka idzie, co jest? Siemano! Ty no, jak już mam ten granatnik, to możemy go użyć, aczkolwiek chyba na taką walkę to granatnik chyba jest troszeczkę useless, no nie? On by musiał zrobić taki... O, jest dziurka, gdzie możemy wrzucić. O, tu jest jeszcze lepsza dziurka. Siema. A nie, może jest dobry? Jezu, kolega jest gnębiony. Dobra, teraz już go dojeżdżam. Siemano, witam, witam. Dobra, no trzeba mu podmienić ścianę, no nie? O, kurde, za pierwszym. A! Dobra, czekaj, spokojnie. Dobra, troszeczkę... nie było to takie smooth, dobra? Okej, okay. Nie jestem przyzwyczajony do takiego podmieniania. Dobra, weźmiemy sobie Chaga. A dwie pody weźmiemy na później. Kurde, ej, dobra. Z tej gierki jeszcze będą ludzie. Jakbyśmy ubili wszystkich, to mamy 13 fragów. To jest taka dobra giera, ale powiem wam, że no widzieliście. Tak naprawdę pierwsze 5 minut gry i zostaje to 15. To jest strasznie mało ludzi, no nie? To jest strasznie malusio. Dobra, fantastycznie. Możemy sobie pójść. No i Gucci. Obstawiam, że ostatnia trójka jest na Tilted, no nie? Tutaj raczej chyba nikogo nie będzie. Tak mi się wydaje. O, to będzie najgorsze, drodzy widzowie, bo ci ludzie prawdopodobnie w ogóle nie wyjdą, no nie? Mi się wydaje. Że tak mam chodzić i rozwalać wszystkie budowle, to jest też troszeczkę lipa. Tam jest stadion. Wcześniej nie było stadionu. Czekajcie, bo tu się strefa zamyka. Możemy sobie zobaczyć, czy ktoś z tej strefy nie będzie szedł. Ponieważ, wiecie, tu zawsze może być jakiś krzak. O, rift! No way! A, to była ta! To była korona. Znikała korona zwycięzcy. Tak myślę, co jest? Taki beam normalnie. Tak się zdziwiłem. Słyszę? Ktoś wali. Bitwa. O nie, ubili się. No way. Kurde, szkoda. Dobra, została mi ostatnia dwójka. Chłopaki, musicie do mnie podejść. Chłop się tu leczy. No way. To ja robię tak i granatnik. Siema. Witam. Halo, kolego? Nie, on już sobie poszedł. Ja tam nie wchodzę, żadnego, ja dostanę pompę z zaskoczenia albo jakiegoś trapa, nie? Ja szczerze, ja tu nawet nie ma strefy, ja sobie mogę pójść do strefy. Wbiję sobie ostatnie... Wiecie, ja chcę po prostu ich jakoś wypłoszyć z budynku, a już nie mam śmierdziuchów. Więc no niestety unlucky. Czy my robimy bazę w takim starym stylu, jak się kiedyś robiło? To był dobry grappler. W sensie metalową wieżę, krankujemy metalową wieżę do samego... Wiecie, mogę sobie tak naprawdę zbudować bardzo wysoko, z tego względu, że ja mam grappler, no nie? Więc powinienem mieć. Teraz się robiło tak, teraz się robiło taką podłogę tutaj przy tych. Żeby z każdej strony było widać, albo nie? Tak się może nie robiło? A nie pamiętam, jak się robiło. Dobra, nieważne. Who cares? Dobra. Koledzy. Także słuchajcie, jeszcze podsumowując, bo zaraz się pewnie gierka skończy, serdecznie zapraszam na turniej streamerów w sobotę o godzinie 18 albo 19 mojego Twitcha, twitch.tv/evron2o. Tam będę, tam będziemy grać, tam się bardzo przyda doping, no tym bardziej, że słuchajcie, no nie może być większej dostalgii niż Kamil Evron na turnieju. No dobra, jest kilka, jest więcej dostalgii, ale Kamil Evron na turnieju Forcika. Ej, dobra, tych ludzi nie ma. Jeden chłop na pewno kampi w tym Trumpie, tylko że to nie jest teraz Trump Tower, tylko jakiś inny, ale w tym największym budynku. Jeszcze musi być gdzieś drugi. A drugi gdzie? Ja ustawiam, że oni mnie będą kolapsować albo gdzieś są pode mną, no nie? To jest najgorsze. Znaczy najgorsze to nie jest, ale jedno z gorszych rzeczy, jakie są. Halo, halo? Dobra, kolega będzie czekał do ostatniej chwili. Prawdopodobnie. O! Tam jest jeden. Halo. Witam, witam. Nie, chłopcy już gdzieś poszedł. Nie będę też mardował tych rakiet. Halo? Dobra, kolega? Nie ma niestety kolegi. A to sadge niestety. Chłop pewnie siedzi w tym rybnym, no nie? Strefa jest... No tak, są ruszane strefy. Ja już w ogóle myślałem, że strefy są takie... Bo kiedyś chyba nie było ruszanych stref, nie? Ty, ja mam działko! Ty, ale działko tutaj? Ej, działko jeszcze można użyć. To działko też było śmieszne, tylko czy my użyjemy działka? To jest troszeczkę...
Nie wiem za bardzo gdzie. Ej, można by użyć działka w nowej strefie. Ja pójdę do strefy jako pierwszy i rozstawię działko i będę ich pilnował, żeby oni nie weszli ze strefy. Ej, to jest dobry pomysł. Tylko jeszcze jest, patrzcie, on będzie nam kolapsował teraz. Ja jestem na to przygotowany. Jednak tak. Dobra, graplerek. O, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że ci ludzie tak będą grać. No nie mogę, chłopie gdzieś obserwował z jakiegoś okna. Boże święty, chłop zrobił stadion. Ej, kolego! Ja tutaj cię zabuduję, żebyś nie mógł stadionu zrobić. I co, chyba idziemy do strefy, no nie? I tam sobie postawimy ten... wiadomo co. No, nie będę mówił, co? Każdy wie, działko. Proszę bardzo. Czy wy wychodzicie? Ej, dobra, ja idę do strefy, wywalone. Ej, ja nie chcę się zgubić w strefie, bo strefa jest większym wrogiem niż ci oponenci. Aj, kurde, chłopa nie walnąłem. To możemy go z granatnika. Chyba, I guess. Ten granatnik musi się od coś odbić i właśnie on potrzebował zrobić jakąś podłogę, ale widzę, że... Ty, dobra, bo strefa idzie taka. Kolego, nie będziesz mnie z RPG-a bił. Kurde, to działko by się przydało, ale nie na tak zbudowane. Dobra, chłop jest całkowicie obity. Jeszcze jakbym go pyknął... Nie, drugi się też buduje. Ty, a strefa nie jest w ogóle na tej górce. A! Nie bij mnie. Kurde, no chcę tego działka użyć, ale... Chłopy tak idą. Jeden zriftował, to jest też lipa. Musiałem najpierw tego chłopa, co zriftował, no nie? Siema. Tamten padł w burzy, no way! Ej, dobra, robię działko. Tamten padł w burzy, niesamowite. Siemano, kolego! No i teraz, no jest nostalgia. Walenie z działka, dobra, ono się nie może przegrzać. Okej. Siema, kolego. Ty, gdzie on jest? Chyba, że tam poszedł. Halo? Witam? Nie, tu jest. No siema, no kolego, masz pecha! O Boże, coś mi kolego, niesamowite, nie mogę nawet wyjść z tego działka, kochani. Dziękuję wam bardzo za gierkę, mam nadzieję, że się podobała, no sezon 6 ewidentnie sprawdzony z budowaniem. Niektórzy napoceni, niektórzy nie napoceni, niektórzy bardzo napoceni. Niemniej jednak, no przetestowaliśmy chyba wszystko oprócz tych desek, no nie, no ale to deski, wiadomo. Przetestuję się, mam nadzieję, na turnieju, słuchajcie, zapraszam was serdecznie na turniej w sobotę od 18:00/19:00, jeszcze nie wiem kiedy, oczywiście na Twitchka. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!